Nie wiem właściwie co powiedzieć. Myślę, że za kilka lat może im dorównamy. Janusz Kołodziej jest znakomity dzisiaj występ w Pardubicach. Janusz, chciałem się zapytać, co było w tym silniku? Nie wiem, rakieta jakaś była, bo tak, starty przegrywałeś, ale później to, co robiłeś na dystansie, to było wręcz no, nieprawdopodobne. No, starałem się mniej więcej cały czas obserwować zawodników, jak oni jadą, co kombinują na torze, bo czasami wydaje się, że jakaś ścieżka jest szybka, okazuje się, że ona tak na twardy jest twarda i gdzie indziej jest przyczepnie, tylko jest dużo, dużo dłuższa trasa. Wczoraj przyjechaliśmy tu troszeczkę wcześniej i, że tak powiem, żeby to brzydko nie zabrzmiało, w pobliskim barze puszczano mecze, powiedzmy, tutaj z tego toru i to, że tylko tak podglądałem, zobaczyłem, jak inni zawodnicy jadą i dzisiaj to samo patrzyłem, bo wiadomo, na co dzień tutaj nie jeżdżę. Na próbie toru, na treningu udało się mniej więcej motocykl dopasować troszeczkę inaczej jak w Polsce, bo to jednak jest długi tor. Jedzie się tutaj w koło no, cały czas na maksymalnych obrotach. No szkoda tylko, że no chyba w ostatnim biegu jeszcze rozsypał mi się ten silnik. No wiadomo, co jest dobre, szybko się kończy. No trudno, no będę musiał coś wymyśleć, może po drodze gdzieś wstąpimy do mojego mechanika, pana Jacka Filipa, no i on coś może wymyśli, bo no ten silnik jest świetny, a na jutro na pewno by mi się przydał.